Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Mamy piękne lato tej wiosny. Naprawdę zrobiło się wręcz upalnie, chociaż jeszcze jest tak naprawdę ranek. No i nie mogliśmy wytrzymać. Ruszyliśmy na wycieczkę. No przede wszystkim, żeby lisa troszeczkę się przespacerowała i zupełnie przypadkowo znaleźliśmy bardzo fajny plac zabaw nad jeziorkami, o których wam myślę, że jeszcze opowiemy za chwilę. No ale co, tymczasem zrobimy sobie tutaj krótką przerwę, bo jedziemy dwoma rowerami z przyczepką i nie chcemy też, żeby lisa za długo siedziała w tym samym miejscu. A gdybyście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, znów wróciliśmy do Polski. To są okolice Krakowa. Bardzo lubimy wycieczki rowerowe, no a jakoś ostatnio nie ma okazji. No ale ta dzisiejsza piękna pogoda, no po prostu nie dała nam wyboru i wygoniła nas z domu. Patrzcie, jakie piękne miejsce. Naprawdę piękne miejsce, ale gdzie jesteśmy, to za chwileczkę będziemy wam zdradzać, bo z tym miejscem wiąże się pewna misja, którą chcemy dzisiaj zrobić. Ale czy się uda, no to zobaczymy. No dobra, to zdradzimy, gdzie jesteśmy. Ten staw i okoliczne nazywają się Brzegi. Wszystkie mają jakiś numerek, ale nie wiem, który to akurat jest numerek. Tutaj jest miejsce, żeby łowić ryby. Obok żwir wydobywają jeszcze. Te wszystkie stawy tak powstały. Tutaj słyszycie ptaki i tam jest miejsce lęgowe po drugiej stronie. Tak, bardzo, bardzo fajnie to brzmi. Jesteśmy tu pierwszy raz. Tak. I jeszcze są dwa stawy troszeczkę dalej z plażą pomiędzy nimi. I tam można się kąpać. Kąpać chyba, tak. Że jest zamknięty. Teraz wyglądało na zamknięty i w ogóle nie wiadomo, jak tam z rowerem wjechać. No, a ja zaproponowałem Dorędzie tutaj wycieczkę z takiego względu, że osobiście, tak jak już wspomniałem, nie było mnie tu wcześniej, a tutaj w roku 2016 odbyły się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Benedykta i tak naprawdę chciałem zobaczyć i też pokazać przy okazji Dorędzie, gdzie się to odbyło. Więc słuchajcie, gdzieś tutaj, dokładnie wam jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie na przykład stał ołtarz, ponieważ, no tak jak mówię, jesteśmy tu pierwszy raz, więc myślałem, że może właśnie teraz gdzieś dojedziemy w jakieś takie miejsce bliżej, potencjalnie, gdzie to mogło się odbywać, ale jak widzicie, jesteśmy w ślepym zaułku, dalej nie pojedziemy, bo już jest koniec tutaj lądu, więc musimy się cofnąć, no ale mam nadzieję, że uda się to miejsce znaleźć. No, Maciek mówi, że chciał mi pokazać, ale oczywiście też chcemy wam pokazać, bo jeśli ktoś z was był na tych dniach młodzieży, to może jest ciekawe, jak to teraz wygląda po prostu, jak nie ma tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich ludzi, które wtedy były. Ale w każdym bądź razie zbliża się 8. rocznica. Światowe Dni Młodzieży były w 2016 w lipcu, więc tak naprawdę za parę miesięcy będzie znowu tutaj pewnie jakaś uroczystość upamiętniająca. Ale jak to w wakacje, pewnie nas w Krakowie nie będzie, więc wtedy nie będziemy mogli tutaj przyjechać. No chodź do Renda, musimy zawracać. Okej. Okay. Spróbuję to tak zrobić, żeby nie przerzucić kamerę. Tak. Uda się. Tu jest ładne miejsce, ale ja rozmawiałem z jednym wędkarzem i pytałem go, czy na przykład tu jest możliwość przyjechać sobie wieczór i rozbić namiot i no po prostu sobie pobiwakować, czy rozpalić jakieś ognisko. Ale on powiedział, że nie, że to jest miejsce tylko dla wędkarzy. Trzeba mieć kartę wędkarską wykupioną, więc niby wtedy można by legalnie nocować. No ale my nie mamy, jak ktoś z was ma, no to może skorzystać. My raczej nie skorzystamy, jakbyśmy tu chcieli na biwak przyjechać, no to musimy szukać miejsca gdzieś obok. Normalnie czujemy się jak... Ale echo, nie wiedziałem, że takie będzie. Już wyjdę i zacznę mówić w takim razie. Normalnie czujemy się, jakbyśmy byli detektywami i uczestniczyli w jakiejś akcji, bo tutaj pytamy różnych ludzi, gdzie to miejsce jest i jeszcze nie ustaliliśmy wszystkiego na 100%, ale wiemy już, że to miejsce, gdzie teraz jesteśmy, czyli ta, powiedzmy, kapliczka i tutaj pomnik za Dorędą, to jest miejsce, gdzie papież lądował helikopterem. I to jest podobno zbudowane niedawno. Ja myślałem, że tu jest droga krzyżowa,
ale możliwe, że też jest droga krzyżowa, bo tutaj są stacje. I to jest prawdopodobnie mały, no kaplica, tak? Mały kościółek. Więc pewnie tutaj są jakieś nabożeństwa od czasu do czasu też odprawiane. No dobra, ale my jedziemy dalej. Jeszcze jedna rzecz, to Wam zaraz pokażę na zbliżeniu. Tam za moimi plecami, ale już nie będziemy się tam wracać, tam są też takie budynki typu sakralne, jakiś zdaje się siedziba Caritasu, jakieś budynki kościelne, które zostały też wtedy przy okazji Światowych Dni Młodzieży tutaj zbudowane. Okej, to jednak podjechałem, tutaj za moimi plecami, nie wiem czy dobrze wymówię, Campus Misericordia. To jest dokładnie ten budynek. A tutaj jest jeszcze tablica upamiętniająca Campus Misericordia, Wieliczka Brzegi, miejsce, gdzie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku odbyły się dwa spotkania młodzieży z całego świata z papieżem. Resztę sobie przeczytacie sami, zaraz Wam tutaj zrobię zdjęcie tej tablicy. To jeszcze jedna informacja. To rondo, jak przez niego przed sekundką przejeżdżałem, ale już miałem wyłączoną kamerę, ono się nazywa Rondo Światowych Dni Młodzieży. No więc chyba jesteśmy w sercu tych wszystkich wydarzeń, ale gdzie konkretnie stał ołtarz, no to zaraz jeszcze spróbujemy ustalić. Okej, powiem Wam, co ustaliliśmy, co nam powiedzieli tutaj miejscowi ludzie, bo troszeczkę pytaliśmy. Oczywiście mówię to na podstawie tych informacji, nie sprawdzałem tego nigdzie indziej, ale zobaczcie, tutaj jest dużo różnych hal, które 7 lat temu jeszcze ich nie było. One zostały zbudowane niedawno i podobno właśnie gdzieś tutaj na terenie tego miejsca, tego centrum logistyki, czy jak to nazwać, jakaś tam strefa przemysłowa, był ten wielki plac i właśnie gdzieś tutaj stał ołtarz. No tak nam powiedzieli. Tak. Na bazie tego, co wcześniej powiedzieli, jak byliśmy trochę dalej, to myślałam, że to jest tutaj właśnie za halami, bo tam widać na mapie, że jest taka część niezabudowana jeszcze, więc po prostu podjedziemy tam, zobaczymy jak wygląda, bo tam przynajmniej, no może uda się tam zrobić przerwę. I tak chociażby. Musimy szukać jakiegoś miejsca z cieniem, żeby sobie usiąść i coś zjeść. Więc tak. Słuchajcie, jak macie lepsze informacje na ten temat, że może jednak ten ołtarz jeszcze gdzieś stał, gdzie nie ma teraz hali, no to też piszcie w komentarzach, no to na drugi raz może przyjedziemy i znajdziemy to miejsce. O ile teraz się oczywiście nie uda. No tu jeszcze jest interesujące miejsce. Zobaczcie, jest duży plac. Ciągnie się i w tą stronę, i w tą stronę. I jest bardzo dużo słupów, na którym są zainstalowane wiatraki i panele słoneczne. A mi się wydaje, że... Zastanawiamy się, do czego tak, a mi się, słuchajcie, wydaje, że widziałem jakieś takie zdjęcia ze Światowych Dni Młodzieży, gdzie właśnie ludzie byli ustawieni między tymi słupami, więc może to jest część tego terenu, może to wszystko jest część tego terenu, tylko tutaj już widzicie zabudowali halami, a tu jeszcze ze względu może, że ten teren jest podmokły i bo tam zaraz jest jeziorko, zaraz tam spróbujemy przejechać, no to tutaj jeszcze nie budują jeszcze, no nie wiem, wy wiecie co nam dajcie znać. Jakieś lampy. Jak tak na to patrzę, to wygląda, że to są po prostu jakieś lampy czy reflektory. Więc mogli tu przebywać ludzie. Może to było postawione właśnie na Światowe Dni Młodzieży, albo może to po prostu część jest tu używane na jakieś festiwale, czy w innych celach. Pamiętaj, nie wiem. Pamiętam, że wtedy było tutaj chyba ponad milion, jeśli nie więcej, ludzi w jednym miejscu zgromadzonych. No więc. No. Więc na pewno zbudowali coś takiego ze względu właśnie na taką imprezę masową. Może, może. A teraz sobie stoi. Szukamy schronienia w cieniu, bo w słońcu naprawdę jest ciepło, no ale jesteśmy po zimie, więc jeszcze nie jesteśmy przyzwyczajeni do upałów. Trzeba się będzie powolutku chyba przestawiać na ciepłą pogodę. No, powiem Wam szczerze, że ja lubię jak jest ciepło. No ale co, Dorenda? Zjemy coś? Tak. Zgłodniałaś? Masz ochotę na coś? Tak. Na coś zdrowego pewnie, nie? No. Fajna dzisiaj okazja, że właśnie zrobiliśmy taką wycieczkę. Wzięliśmy troszkę owoców, bo możemy Wam pokazać fajny patent na fajne jedzonko właśnie w czasie takiej mini podróży. Nie trzeba się namęczyć, a na pewno można uzyskać smaczny, szybki i zdrowy efekt. A wszystko to dzięki, słuchajcie, takim blenderom. Ten model to się nazywa Blendy Go 3. Dostaliśmy do testów, ale już ponad miesiąc
je testujemy, więc możemy już na ten temat coś opowiedzieć. To nie jest tak, że dostaliśmy wczoraj blendery, a dzisiaj o tym robimy film. Ja Wam powiem, że przez cały miesiąc w zasadzie się na śniadanie żywię tylko i wyłącznie rzeczami, które sobie blenduję, także ten blender już jest używany. Mamy jeszcze drugi, pokażemy Wam za chwileczkę oba i przygotujemy sobie jakieś jedzonko. Jeszcze nie wiem dokładnie jakie, bo zrobimy dwie różne propozycje. Na pewno bazą wspólną będzie kefir, ale to słuchajcie, nie musi być zawsze kefir. Można użyć maślanki, można użyć wody, jak ktoś na przykład nie lubi takich rzeczy pochodzenia mlecznego, a jak lubi mleczne rzeczy, a nie kefir, to może być jogurt albo maślanka. Także możliwości jest wiele, ale co? Zróbmy co? Ja wybieram kefir, truskawki, jabłko i banan. A resztę zostawię Maćkowi. No, to dodałam trochę truskawek. W międzyczasie wszystko obraliśmy, żeby Was tym nie nudzić. Nie wiem, czy to wszystko się zmieści w ogóle. Chyba nie. To jest jedno jabłko i pół banana. Co tu leży obok. A to. Ja. Wyjdzie tak w całości. Nie sobie jakoś taki banan? Na razie tyle, bo jest pełne. No, tam na dole jeszcze jest trochę wolnego miejsca. Te truskawki po prostu są za duże, żeby tam dobrze wypełniły przestrzeń. No i trochę kefiru. A nie słodzisz, Dorenda? Ja nie słodzę, ale oczywiście można dodać cukier, czy miód, czy jakiś syrop. Wszystko wedle uznania. Można robić różne rzeczy, bo nie musi to być koktajl. To może być też zupa, krem, czy sos do spaghetti, czy coś takiego. Ogólnie wszystko, co trzeba zblendować, można w tym. Jak to zrobisz bez prądu? Bardzo prosto, po prostu tak. Takie to jest proste. Wciskasz przyciski po pół minucie czy minucie, nie wiem dokładnie, samo się wyłączy i to wszystko działa na baterii. Tutaj, jak widzieliście pewnie, jest gniazdko USB, więc w domu albo gdzie indziej, gdzie jest dostęp do sieci, to można to załadować. Ale ogólnie nie trzeba bardzo często ładować, bo pamiętasz ile razy to działa? No, mi się udaje 4-5 dni na jednym ładowaniu robić. Bardzo smaczne. Lisa mówi ble. Ja uważam, że to jest bardzo orzeźwiające, smaczne. Chcesz, Lisa, spróbować? Lisa nie lubi koktajli. Powiem Wam, że z truskawkami robimy pierwszy raz i jest naprawdę smaczna. Przypomina mi lato, truskawki ze śmietaną, taki miks, tylko teraz jest w całości zblendowane. Mi się bardzo podoba w tym urządzeniu jego mobilność i to, że w zasadzie przez to, że jest ta bateryjka, no to możemy to łatwo ze sobą gdzieś zabrać, transportować. Widzicie, to samo w sobie nie jest takie duże. Tutaj Wam zaraz pokażę, jak to wygląda, jak dostajemy, więc jest to wszystko ładnie, fajnie zapakowane w takim, widzicie, estetycznym pudełeczku, zafoliowane. Dostajemy oczywiście kabelek do ładowania. Blender składa się z trzech części, czyli wieczko zakręcane, tutaj jest szczelka gumowa, także się nie spryskacie. Tutaj fajnie jest przygotowana instrukcja obsługi. No i oczywiście jest napisane, jaki mamy model w ręce. Również ta część jest odkręcana. I tutaj, słuchajcie, moja pierwsza rzecz Wam powiem. Teraz mogę to uruchomić, zobaczcie. Ale co by się stało, jeśli na przykład zdejmę tą część i powiedzmy przypadkiem, no mogę trzymać tutaj ręką, a przez przypadek nacisnąłbym sobie przycisk. Widzicie, jest zabezpieczenie.
teraz nie da się tego włączyć, to jest ta część z silnikiem i ta część z młynkiem, więc to jest spoko, szczególnie właśnie jak macie dzieci, że no możecie mieć to umyte i gdzieś tak odstawione, dziecko weźmie do ręki, nawet jak naciśnie przycisk, no to nic mu się nie stanie, więc super. Młynek składa się, jak widzicie, z trzech ostrzy, które są naprawdę bardzo mocne i potrafią nawet ponoć orzechy skruszyć. Tego akurat nie testowaliśmy. Na samym blenderze macie też podziałkę, więc jeśli ktoś stosuje jakiś konkretny przepis, no to można sobie tutaj dokładnie według proporcji coś tam wsypać, zalać. A, tak, tu jest kreska 500, a troszeczkę wyżej jest 550, więc całkiem sporo się zmieści. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tutaj tego przycisku, to w nim jest też dioda. Jak bateria jest naładowana, to pali się na zielono, a później jak już się widać, że ten akumulator troszeczkę się wyładował, no to zmienia kolor na pomarańczowy, a na samym końcu na czerwony. I też jeśli by się stała taka sytuacja, że coś tam twardego nasypiecie i ten młynek nie będzie w stanie się obracać, no to wtedy też wam wybije błąd czerwony. No wtedy najlepiej po prostu, ja robię tak w tej sytuacji, że ruszę nim tak troszkę na boki i on w pewnym momencie chwyci. Ale teraz dzisiaj mamy miękkie rzeczy, więc raczej się coś takiego nie zdarzy. Ja sobie dam banan, w zasadzie pół banana, jedną mandarynkę, a widzicie, niespecjalnie mi się chce bawić z rozdrabnianiem, i kiwi. I teraz wam pokażę, że nie trzeba tego zalewać, można to zrobić w ten sposób, jeśli ktoś lubi, po prostu uruchamiam. No i to już się w pewien sposób zblendowało. Można by tak zostawić, jak ktoś lubi, można, ja zaraz dodam jabłka. Ale zobaczcie, jeszcze jest tutaj jedna fajna funkcja, jak dwa razy ten guzik przyciśniemy, to wchodzimy w tak zwany tryb, że kiedy trzymamy, to nam blenduje, kiedy puścimy, nie blenduje. To też się może przydać, jak macie jakieś takie twarde rzeczy i chcecie po prostu przez chwilę włączyć, potem żeby sobie odpocząć. Dobra, ja dodam jabłko, kefir i zrobimy do końca. Tutaj jest jedno jabłko i chyba jeden kawałek z twojego jabłka, tak mi się wydaje. Ponieważ jestem głodny, słuchajcie, zalewam tej tego kefiru, ile się zmieści. No, w sumie dużo się nie zmieściło, no ale cóż. Tu wystarczy, nie trzeba mocno dokręcać, to już będzie szczelne. No i tak jak Dorenda mówiła, można zaczekać, aż się samo wyłączy, ale jak uważacie, że już jest gotowe, no to można sobie jednym kliknięciem również to wyłączyć. No, więc Dorenda ma taki kolor, ja mam taki kolor, trzeba spróbować tego. A o kolorach, to w ogóle sam blender jest dostępny w wielu różnych kolorach. Tak, tylko nie pamiętam w ilu. Też nie pamiętam, ale każdy na pewno sobie znajdzie swój ulubiony jakiś. Dobre, dobre, spróbuj, Dorenda. No, myślałam, że będzie bardziej kwaśne, bo to kiwi nie było zbyt dojrzałe, ale jest bardzo smaczne, bardziej bananowe. Ja w domu próbowałem różne rzeczy. Najfajniej będzie na pewno, jak już będą owoce w ogrodzie. W ogrodzie mamy też własne truskawki, będziemy mieć maliny, będziemy mieć kiwi też mamy, ale jeszcze inne. Więc największa przyjemność będzie po prostu, jak sobie samemu nazbieramy rano jakiś owocków i zrobimy z tego takie śniadanko. Ale oczywiście można w sklepie kupić i to jest fajna rzecz. Także będziemy wam na pewno też pokazywać jakieś nasze rzeczy, nasze wymysły. Oczywiście można też robić trochę bardziej treściwy posiłek, dodając na przykład płatki owsiane. No, ale miałam pokazać, jak łatwo to się myje. Damy trochę wody. Zakręcamy.
I się myje. Oczywiście dodając płyn do mycia naczyń, jeszcze lepiej się myje. No bo teraz jednak tam są jakieś resztki, zaraz jeszcze wypłuczę. Ja zazwyczaj dwa razy tak robię. No, tak. Wiadomo, w domu można umyć już bardzo dokładnie, ale po takich dwóch razach w zasadzie wystarcza. No, co jakiś czas można bardziej dokładnie, można to rozkręcić wtedy i teraz w zasadzie to już wystarczy. Firma Blendigo, która nam to wysłała, jest firmą polską, także fajnie, bo to jest polski produkt, tym bardziej to się chwali, że nie wszystko jest już zagraniczne, ale są też polscy producenci. Dostaliśmy to dla testów i no z jedynym zastrzeżeniem, żeby po prostu wypróbować i coś na ten temat powiedzieć, ale firma nie ingeruje w to, co my mamy powiedzieć, czy się nam podoba, czy się nam nie podoba, to jest po prostu wszystko mamy tak powiedzieć, co czujemy, więc zobaczyliście, nam się generalnie ten produkt podoba i ja od siebie powiem, że jak dla mnie właśnie na takie wyjazdy, to jest super rzecz, że no można by oczywiście wziąć kanapkę i zjeść ją gdzieś tutaj pod drzewem, ale do kanapek człowiek jakoś jest przyzwyczajony, a taki mobilny blender, no to jest jakaś taka nowość jednak. No i myślę, że na dłuższe wyjazdy też może się przydać właśnie, żeby trochę bardziej urozmaicić obiady na przykład. No, spoko, fajnie. Jak się ma miejsce, to można zabrać. Także my jesteśmy na tak. Produkt dla nas spełnia oczekiwania. Ja już dawno słyszałem o tym produkcie. Jeszcze pewnie to był poprzednia edycja tego blendera. I wtedy nawet myślałem, żeby sobie kupić, ale ja wiele rzeczy chcę kupić i gdzieś pewnie później w międzyczasie zapomniałem o tym. Także tym bardziej fajnie, że mieliśmy taką możliwość, żeby przetestować i o tym opowiedzieć. No bo ja uważam, że to jest naprawdę fajny produkt. I również jak wy byście chcieli przetestować, nabyć sobie takie produkty, to podamy wam kod rabatowy. Będzie w opisie, gdzieś tutaj też wkleję, bo razem z linkiem. Z linkiem, dokładnie. Także my zachęcamy, bo produkt jest fajny. A co tymczasem? Chyba będziemy jechać, nie? No, jedziemy dalej, to znaczy z powrotem. To znaczy jest już godzina, słuchajcie, 15:15 i to jest chyba ta godzina, że warto by zacząć wracać, bo będziemy jeszcze godzinkę, myślę, że przynajmniej godzinkę jechać. No, a w domu też jest zawsze dużo rzeczy do zrobienia. To jeszcze jedna informacja, bo przed sekundą tutaj rozmawiałem z Państwem, którzy tu mieszkają i po prostu tutaj wychodzą z psem na spacer i oni powiedzieli dokładnie tak jak było, że tutaj na tym placu, tu wszędzie dookoła to właśnie tutaj były dni, Światowe Dni Młodzieży. Tam gdzie widzicie jest teraz taki budynek duży, to mniej więcej w tamtą stronę był ołtarz. Tutaj też jest dodatkowe lądowisko, prawdopodobnie może też w tym miejscu lądował papież, tego nie jestem pewien, w każdym razie ten pan powiedział, że tutaj jeszcze jest dodatkowe lądowisko. Faktem jest taki, że tych hal nie było, ale ludzie też jakby bardziej skupiali się, te wszystkie sektory to były w tym miejscu, no, może kto się nie zmieścił, no to był z tamtej strony, ale jakby całe serce tego miejsca, no to właśnie jest tu, gdzie teraz jesteśmy, tutaj, gdzie właśnie dla was teraz nagrywam. Więc myślę, że to już rozwiązuje wszelkie kwestie, bo też nie byliśmy do końca pewni, bo raz nam ktoś powiedział, że to było tam, gdzie hale, później, że tu, no. Ja myślę, że tym państwu już mogę zawierzyć i po prostu, że to było dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Ale oczywiście, jeśli wy też macie jakieś informacje, to dajcie znać, piszcie w komentarzach. I również, słuchajcie, zapraszamy na nasze inne filmy, na serię, która jeszcze trwa z Bałkan, bo jeszcze będzie tam kilka odcinków. No i jakiegoś live'a pewnie też za niedługo zrobimy, bo tak już szykujemy się na tego live'a przynajmniej od 3 miesięcy. Ale co chcemy zrobić, to Lisa mówi, nie, zróbmy to za tydzień, albo zróbmy to jutro i tak, no nie możemy się zdecydować, kiedy to zrobimy. Dobra, do zobaczenia. Pa! Pa.